Odcinek główny. Walka z Kornelewską demenskością polskiej. I według propozycji politycznej demenskości, demencji dla Polaków, Polacy zawsze muszą widzieć kuluary polityki. To znaczy to samo, że oni będą widzieć tyłek tej polityki wewnętrznej i zewnętrznej Polski. I tylko z tego tylko oni ją będą oceniali, kurde. Po pierwsze, z kim spotkał się premier Rzeczpospolitej? No z kim? No z panią... Profesor Małgorzatą Gersdorf. Tak, to wiem. Spotkał się z emerytką, czy też spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Myślę, że to nie jest moja sprawa, ani pani redaktora. To jest właśnie między władzami. Pytam o pańską opinię, panie pośle. Moja opinia jest taka, że ja nie jestem specjalistą prawnym. Czy pan nie ja wie, z kim się spotkał? No i patrzcie, rozumne społeczeństwo, wspólnota polskie i porównujcie, co mówię, dostojny obywatel polski Mateusz Morawiecki, obecny premier, i co mówi jego świrek, dziadek, którego trzeba uśpić natychmiast. Mateusz Morawiecki mówi na uczelniach dzisiaj, że studenci powinni być takimi tacymi patrioci i reszta. Normalne rzeczy cytuje filozofów polskich i reszta naukowców również. A co mówi nienormalny właśnie, że Kornel Morawiecki, że trzeba sprawy z sędziami Polski, z Gersdorf różne, załatwiać wyłącznie w kuluarach. W kuluarach załatwiać. Dlaczego? On mówi, żeby nie zdarzywać łbami polskie społeczeństwo, nie dzielić jego zachód, wschód, lewica, prawica, i żeby to nie fermentowała jakaś tam rebelia. To na tyle Polacy idioci, że nie odróżniają złych polityków, złych sędziów i dobrych, dlatego ich trzeba zdarzać łbami, żeby jakaś rebelia była, i załatwiać wszystko w kuluarach. Premiera mojego syna, prawda, to on też chce załagodzić ten spór, bo to dotyka Polaków, bo ten spór przekłada się na spory między dużymi grupami, między połową Polaków z drugą połową, i to gorzej się rządzi takim krajem. W kuluarach, właśnie, że patrzcie, studenci, uczni, dzisiaj my rozpatrujemy taką poważną sprawę, jak sąd konstytucyjny, sprawy którego będą załatwiane w kuluarach lub kuluary mogą być różne, na przykład toilet, na przykład ubikacja, i tam wy możecie też o tych wielkich sprawach Polski, wewnętrznych, o sądach też decydować, tylko bądźcie uważni na kible, bo tam mogą być podsłuchy, kurde, pędzące króliki mogą być, byle kto. Tak trzeba sprawy załatwiać, kurde, mówię, ten nieśpiący szpieg, którego Polska nie może uśpić, bo on ktoś, on... Bo, kurde, państwo zostanie podzielone i pozabije jeden drugiego. Wy, młodzież, gdy nie decydujecie o wszystkim w kuluarach, wy narażacie się na rewolucję, bo wy jesteście naród bydło, u was nie ma swojego mózgu. Dlatego tylko w kuluarach, kurde, i nic, tak mówię, ten nieśpiący śpiech, kurde, jeszcze którego nie uśpili, naród polski normalny, patriotyczny. A ja powiem, kto, kurde, powinien z tymi sędziami proniemieckimi i prorozbiorczymi, lewakami, szmumachami rozmawiać. Służby specjalne, ale tak rozmawiać, żeby to oni nie mogli donieść i poskarżyć się na te służby. Trzeba z nimi, z tymi Gersdorfami różnymi, takimi samymi jak i Kornel Morawiecki, rozmawiać tak, żeby oni zrozumieli tak kosmiczno, że gdy oni będą tworzyli w Polsce układ antypolski,
pro-niemiecki lub pro-radziecki lub pro-radziecko-niemiecki lub jeszcze jakiś, oni zostaną uśpione, kurde. I oni i ich rodziny zostaną tam, gdzie pozostali oni i rodziny patriotów polskich, które walczyły za niezależność, niepodległość. Tam, gdzie są syny, zabite syny pułkownika Kuklińskiego, tam, gdzie leżą cały wielki, wielki, wielotysięczny cmentarz tych patriotów polskich, tam będą i te dupy wsadzone. Właśnie, że nie tam, a w piekle. Tych paskudnych sędziów, którzy nie chcą nic znać, bo rozmawiać z nimi w kuluarach bez sensu, bo oni pracują, oni, blin, przedstawiają pro niemieckie lub pro radzieckie siły, a oni jako zagrad otriad. Oni nie dadzą im coś mówić, oprócz tego, co oni powinni gadać, mówić i działać, jak sędzia Tulej. А не якісь там кулуари, які, курди, кулуари, блядь. Доблота, блядь. Душамби, фак, кулуари, он, блядь. Чому ти дітей учиш, ти, пердольнєнтний швір, Корнел Муравецький? Ну, я, очевидно, вже розумію, що поляці барчі мишлюм, характерологічний трип, тип. Мышление так и больше эмоциональное, что они, również тут, користуем больше с эмоций, с погарды, с разных таких примитивных человеческих, так сказать, учуч. И, власне, они так мышлят, курды. Так само, как, власне, пару минут тому я распенджился, и пшут мне, курды, полицейские выезжаем, і на ніц ні на кого не бачу. Так когось там залатвілі, і вони так джух, шепчутка, і я тут, а я на курди. Добре захамовач здонжу, а так би в'єбався в них, і був би ще винен. От такий трип мишлення, як владзу вони мають, ніц не мишлюм, опроч своєї владзи. Курди, от так і життя, так і політиці, всюди, всюди так, нестети, залатвяєм. Dlatego ja mówię, że Kornel Murawiecki swoim myśleniem, kiedy dorwał się do władzy, on pozazdrościł, zwykła zazdrość dla swojego syna, obecnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Po prostu pozazdrościł jego sławie, że Polacy już jego lubią, a nie te stare pierdoły, które wybrzmiła ten idiota, kurde. Корнел Муравецький, НДчка та ненормальна, недорозвинента, курди. І через таку примітивну заздрощ он і нєще такі бздури пом'яти гувна на свого сина. Але ніби то, щоб то виглядало, ніби то старче політичне, курди. Смішні, бачиш на того вар'ята. І очевидно, що в рух, як польський, так і України, дуже скутечно діяло на тим терені баранів, ідіотів, погардливих. Він дуже умітно ними маніпулює, бо ці ідіоти ніц не можуть поробити за своїм паскудним гріхом, за своїм ідіотизмом погардливим. І вони дуже латві для розпрацювання служб були яких. А я й мовлю, що то ідолопоклонство, то поклонення перед ідолами, а зараз поклонення перед політичними ідолами. Нації польській, не всі, дякую Богу, є, є люди розумні, і мислять не тільки емоціями. І зараз допроваджував той же той ідол пердольнєнтий, став швіром, став, курди, деменція захворав чоловік. І позаздрощив сину своєму. А нація мислить, що то до розуму, до думи треба з його пердолів, вибжмиваних в телевізії польській, взьонч. Я перджелю, який встид поляцям.
A dlaczego Jakie Kuno? Bo jego tak przedstawili dla społeczeństwa polskiego, bo znają to społeczeństwo polskie zewnątrz, politycy. Jego przedstawili jak ikona, jakaś sranna indycka ikona solidarności, nie tej lewicowej, jak zdrada Frasyniukowska, a ten prawdziwy sól ziemi polskiej. I on tam siedzi na mediach, coś wypierdolne, coś filozoficznego. I Polacy wszyscy, modlą się na niego, jego słowa. I teraz co my widzimy? To drugi Frasyniuk, tylko endecki Frasyniuk. To wstyd, kurde, polski. I teraz Polsce wstyd za swoje ikono idolopoklonstwo. To co, kurde, mówią ci pierdolnięty, путиновські швіри, вроги сполечності демократичної, вроги чоловіченства, терористів. Це вони мовлять. Тих, яких називає Корнел Моровецький братцями росіянами. І розширення теренів, в яких він жиче Польсе. І всьому цілому тому блоку варшавському. Це вони мовлять, що вони бендом проводили завжди гібридові війни, але коли вони будуть пригрівати, вони експлодують цей світ. Цей світ вони експлодують, знищують. Через те, що вони будуть пригрівати, щоб то не досталося цей світ нікому, опроч їх, опроч тих паскуд путіновських, яких він називає росіянами. Przecież to nie jest tak, kurde. No i według jego logiki, tego Kornela Morawieckiego, tego świrka idiotycznego starca, wychodzi, że on propolski. To w czym ta propolskość u niego wyraża się? Tym, że hybrydowa wojna rosyjska powinna trwać, bo żeby no nie eksplodował cały świat razem z Polską, ale niech ta wojna hybrydowa rosyjska będzie trwała na Ukrainie. I on gada, mówi i robi tak, jak robili rabiny, chytro wyruchane rabiny, że w swojej dupie było ciepło i przyjemnie, a reszta świata niech oni w krwi spłoną, zniszczą się. Kurde, zwykły rabin ciągnie jego żydowska ta плеч. І я, звичайно, вже мав надію, що його син Матеуш виховався не в таким хитше вироханним вихованні, захованні, як його отець. Що він там робив в тим в'язненні? То саме, що і Фрасинюк. Тільки Фрасинюк і Лех Валенса. І його валенцовська спшедовчина działalność była na krótką perspektywę, żeby sprzedać odraz Polskę, a tego świra długotrwałego na dystans wielki, kiedy w ogóle źle będzie Rosy, wtedy powstają takie grzyby, grzybicy paskudne. Oni wszędzie, we Francji, we Włoszech, ich sporo, takich sporów, kurde, grzybicy, które zaczynają podnosić ten bandytyzm i terroryzm putinowski. Rosyjski tam, kremlowski, raczej kremlowski, putinowski, bo teraz bardzo wiele Rosji powstaje przeciw Putina. I wychodzi, że ten paskudny Kornel, on przeciw tych Rosjan, już przeciw Rosjan, który powstają przeciw swojego zbrodniczego reżimu putinowskiego, kurde. І коли Лех Валенса уявнив себе Шепчутка натихмяст і жучив польське в позури ВОСИ, бандьорства, мафії ружих, Пушковських, там, Воломінських, є ще якісь, то той швірок був заложений на довготерміновому перспективі, коли в Росії зачне все валять. Він як жовніш встає, може його в дупі там вложили в спреснелі якомусь капсули, że ona jako nowiczok eksploduje, kiedy on nie będzie gadał takich bzdet, kiedy on nie będzie odbieliwał terroryzm putinowski.
Ja właśnie nie sądzę, żeby u Maćka było aż tyle krwi żydowskiej, jak u jego ojca, niestety. Bo on zachowuje się tak samo, jak mówił nie tak dawno Marian Kowalski, o tym, że przy wstąpieniu do NATO Żydzi przez zdradziecki rząd, wtedy Kwaśniewski był, mi się wydaje, zarządzili od Polski kontrybucji za majątki. Ale my wiemy, o co to chodzi. Przez taką władzę sprzedawczynią prożydowską ci Żydzi i zaczęli podnosić to w mediach, w swoich, wszędzie, a pro niemieckie lewicowskie media w Polsce na to zgodzili się, oni byli tylko za, żeby tutaj było rozszerzenie, getto było żydowskie, nie było nic polskiego i oni tutaj rządzili, jak rządzili przed wojną. Co i doprowadziło do 1939 roku. I na ile ja zrozumiał, te kamienice w Warszawie, nieruchomości, najdroższe, chcieli sobie podpierdolić, skradnąć Żydzi. Niby to potomki i właściciele, ale my wszyscy wiemy, że ci właściciele lub uciekli, lub spłynęli w piecach i kamerach gazowych na Majdanku i w Warszawie. A skąd i dlaczego u narodu niemieckiego i u Hitlera była taka nienawiść do tych Żydów w Niemczech? Dlaczego oni sprowadzili do Polski kamery gazowe dla wyniszczenia ludności pokojowej, ni w czym niewinnej? Bo rabiny w Niemczech, kiedy po I wojnie światowej Niemcy zdradzeni przez taką prożydowską władzę w Niemczech przychodzili do domu inwalidami, crippled, niepełnosprawnymi i kurde, żebraczyli tam, między Niemców. Ci Żydzi w Pejsach chodzili po restauracjom swoim, ze swoimi dziećmi, z rodzinami, a ci Niemcy, żebracy, którzy przyszli z I wojny światowej, crippled, niepełnosprawni, chodzili i prosili u nich, dajcie, dajcie pieniążku, dajcie złotóweczkę, dajcie mareczkę. A oni przyli wam, śmiecie szwabskie, przyli, fucking Niemcy. I stąd podniosła się nienawiść i nie tylko z tego. Wiele różnych innych też powodów było. A dlaczego rządy polskie podnieśli nienawiść przeciw Ukraińców, które wylała się nienawiścią przeciw Polaków u Ukraińców, przez takie same zachowania żydowskie, prożydowskie, tryb zachowania w chrześcijaństwie, prawem, bo Talmud u nich jako zaprawa i Kabala zamiast Tory, Kabala i Talmud zamiast Tory, zamiast zasad chrześcijańskich. I oni tak obchodzą się z innymi nacjami. I Polacy, że rząd polski właśnie, że nauczył się u Żydów, co wylało się w krew dla zwykłych, ni w czym w ogóle niewinnych Polaków. No i właśnie, że w ukraińskiej powstańskiej armii nie było Żydów w zarządzie UPA. Tam były tylko krawcy, piekarze, tam jeszcze ktoś. Oni dopomagali upowcom, ale oni nie rządzili upowcami. Dlatego bardziej i przetrwała ta ukraińska powstańska armia. Nie wiem, jak w zarządzie Armii Krajowej, na pewno to samo. Bardzo szkoda, że przez swój charakter idolopokłonski i w Armii Krajowej również, bo tam też Polacy były, choć i nacjonaliści, ona ta AK była zawiedziona przez komunistów i reszta rząd londyński. Tak wyszło z powstania warszawskim, niestety. Przez ten idolopokłonski charakter, który trzeba wypierdalać z mózgu i duszy polskiej. Niech tam lepiej będzie duchowność. No i to znaczy, że i AK, i UPA ze zdradą, jak to się rodzili u sobie. Co nie powiesz o dzisiejszym, o
teraźniejszym, o nowoczesnej Polsce i Ukrainie również, bo force oni wtedy, jakie otrzymywali, nie od Żydów, żeby potem zdradzać swoje organizacje, a otrzymywali z innych, drugich źródeł dochodów, a zwłaszcza, że od miejscowej ludności, którą Polacy niestety skutecznie prześladowali i wypędzali, żeby tam nie było ruchu oporu ukraińskiego, a żeby był tylko ruch oporu polski, który przez zdradę częściowo rządu londyńskiego i inne, i komunistów, które nібито обіцювали Польсі непідлеглощ, щоб вони подняли повстання Варшавське, і допроводило до кленськи того руху непідлеглощі. Ну і що це значить? Що коли була в УСІ, коли тримала в страхі, що робила поляків, польським, політикам польських, політиків, жондзонцих рівніш, то втеди і Корнелушка Муравецький, і різні політиці кричали, що вони хочуть прижистощі, вони хочуть правди, вони завжди хочуть, щоб спільнота знала, віджала о тим, що їх тортурують, що зненцаємося і укриваємо то вшисто, в медіях показуємо тільки добре, тільки то, що владза та чмірдзонза лівацька крадня. От біля тільки там владза. А зараз Корнел Моравецький – це не прижистощі в медіях і всюди з владзом, а це кулуарно розпатривач з тим кастом надзвичайним, з тим герцтвом і різне, тим хсенджі, тулеї, хулії, яких треба усувати в огулі зі сцени, не тільки там політичної, сенджовської. Випердалять їх подалі з Польщі, бо вони стонт нігде не одійдуть, бо вони виконавці, вони васали інших обцих вивядув служб і політиків, і впливу. Вони інший вплив, ніж польські. Такий самий вплив, як антипольський, оказує зараз тен Моравецький Корнел. Ta walka jest między nami, między sędziami, między tą rzeszą elitarną. Dziesięć, to są wykształceni, to są mądrzy. Ja wierzę, że patriotyczni ludzie, którzy też walczą o swoje przywileje, ale też nie można tak, nie można to jest w ogóle cała filozofia jest zła. Musimy się bardziej, jeżeli chodzi o tych, na tych szczytach... Nie, chodzi o kochajmy się. Uśpić trzeba którego, lub niech on od wstydu zastrzeli się. А його від того встиду, правіцові медіа, не тільки утікаємо від його бредні, а наоборот, даємо йому ефір, час медійний. Тільки мовимо, щоб він там нічого не мовив лише о Україні, о військах НАТО, того, чого. Тільки щось такого о вивнешній парламентарській політиці і тилі. Що то за надзвичайний ідіотизм, тражніший правіцове польське, так? Через що? Через вальки, через крев відданим Лехом Качинським, Анном Валентинович, так? Зараз такий стосунок до Польщі, до правди, до прижистощі. Курди, то обжидливий встид. Був такий добрий, сам є, дякую Богу, живий, такий хоноровий чоловік, полковник Миколай Пшибил, який правильно не пущив собі кулі в лед, коли військовим прокуратури той жон пердальнєнтий Туска, Шмуска, Комаровських, решта, ще не Копачовський, забрали ще в військовим прокуратури знищити і отдати їм в ренці, в лапи тих герздорів, тих тулеїв, паскудних цивілів левацьких. Військовим прокуратурам в Лівацькі цивільні ренці віддач. Он правильно стріляв, ну стріляв, але не трафив собі в леб. То був, то сам є, дякую Богу, живий. Тен гоноровий чоловік. Он не хочав тієї касти надзвичайної, щоб вона сонджила польських військових. То військо польське, то швінте слово
dla Polski, ale nie dla świra Kornela Morawieckiego, chorego, pierdolniętego endeka. Wstyd, kurde, takim działaczem. Wstyd dla Solidarności. U nas takie same WSY, jeszcze gorsze, zabili swoje czasy Mieczysława Czernowoła. To był wielki ukraiński polityk, proukraiński narodowiec. Gdyby on stał prezydentem, byłoby, no, super. Ale jego zabili. No sens w tym, że jego synek okazał się takim paskudnym, gówniażnym, gnida padla świrem, że poszedł na służbę całować dupę temu paskudnemu kryminalisty Janukowiczu. Patrzcie, jego syn Mieczysława Czernowola, Taras Czernowol, poszedł do rosyjskich służb pracować na nich. Okazał się gnidą, wtyczką, paskudną. A tutaj na obrót, że syn normalny, Mateusz Morawiecki, a ten starzec okazał się idiotem, demencyjnym, bo pozazdrościł swojemu synu i teraz wstawia jemu kij w koło. Przez swoją demencję, przez swój idiotyczny rozum endecki. I gdy tym debilom, lub politykom polskim, lub politykom ukraińskim, wydaje się, lub narodu, przez usta tych polityków, który ten naród sobie w ucho, w mózg wkłada takie pierdoły, że no niby to Rosja już za słaba, ona daleka, ona nic z Polski nie zrobi, a co tam Niemcy, u Niemcy pod Amerykanami i reszta wymyślałem sobie takie no, przyjemne rzeczy, dlatego żeby ich mózg zawsze był taki pierdolnięty, jak pod alkoholem, jak pod narkotykiem, przyjemności ciągle. I tacy ludzie, naród, kurde, przestają być na baczności. I potem do nich przychodzi straszne rzeczy. Lub oni przez swój taki rozum też na kolanach będą łazić przy byli jakim rządzie, przy byli jakim kraju. Bądź tam Polska będzie, bądź tam rozwór będzie. No to bydło, biomasa, ona nie rozumie, u niej mózg nie pracuje jak trzeba, żeby analizować, w jakim gównie ciągle oni znajdują się, również jak i w Ukrainie. Im zdaje się, że to wszystko wygrane, super. Wszystkich opierdalać teraz można, to przez pogardę, tak i grzech swój. Ludzie okazują się potem w dupie wielkiej, w gumnie, w szambie. Bo czemu tak? Bo kurde, to komunistyczna Rosja zarządzała terenami pojałtyńskimi. Teraz tej Rosji nie ma. A mocności też nie ma u Polski. Tom takiej, która była przy obecności układu warszawskiego. I co z tymi terenami teraz? Teraz na razie wiadomo, że to polskie. Dzięki Bogu, żeby tak trwało wiecznie. Ale patrzcie, Polska pośrodku. Tam Niemcy, tu Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, bałtyckie kraje. Gdy Polska będzie taka paskudna, jak przy II Rzeczypospolicie, będzie wszystkich opierdalać, zdradzać, będzie ona kastą nadzwyczajną, ta Polska, a dla reszty świata ona tak gówno będzie pogardą swoją demonstrować. To co będzie? To będzie to, że ci kraje, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, zechcą po prostu być bliżej do Niemiec. I czym te Niemcy bliżej, tym im będzie lepiej. Lub oni będą w Prusach, lub oni będą na Śląsku. Dociągnąć się do tych Niemiec będzie łatwiej. I to będzie lepiej dla tych narodów, które chcą pracować i zarabiać więcej niż w Polsce. To właśnie, że to oczywista rzecz. Bo Polacy im oprócz pogardy nic nie mogą zaproponować i zademonstrować. Oprócz tego oni sami dla siebie nic nie mogą zaproponować i zademonstrować, oprócz gówna, podzielenia i pogardy. I nie tylko w polityce.
i logika tutaj są polityczne, geopolityczne, nie są jakaś tam nadzwyczajna, taka sama jak u Morawieckiego, który lubi Rosję, tak, putinowską Rosję, zbrodniczym, terrorystycznym zboczynom, on odbiera ją, chce sprostowania sankcji, odmiany i reszta, chce, żeby ta Rosja i jeszcze ktoś, bardziej Rosja, załatwiła Ukrainę, potem bałtycki kraj, niby to Polską nie ruszy, bo Polska zdradziła i Ukraina, i bałtycki kraj, tak, no, patrzcie, logika taka, że jak to, co ty przestępca, albo kolaborant przestępców, to ta przestępskość przyjdzie przez rząd prawa duchownego do ciebie, kurde, i załatwia ciebie, to i Ukraińcom, i Litwinom, Białorusinom, jeszcze komuś będzie łatwiej i bardziej korzystniej jeździć do Niemiec i bliżej do Prus i do Śląska, niż do Polski. Ja chcę, żeby jeździć tam do Polski, ale Morawiecki swoimi takim zachowaniem chce przez swoją demenskość, ale czy media w Polsce, TVP 1, tam 2, 10, 3, 50, też demencyjnie, tak? Wątpię. Znaczy, dlaczego oni jemu, temu staremu, którego nie uśpił jeszcze Maciek, dają efir, dają czas, efir, tysięcy, milionów Polaków jego oglądają. Dlaczego to robi się? Dlaczego taka zdrada? Dlaczego taki idiotyzm? Dlaczego PiS tak siebie zachowuje? Niegodnie z tym Morawieckim. Tylko ten świr wypowiadał się o kochaniu do Putina. Na następny dzień Ewa Bugala jego sadzi u siebie tam na kolanach i pytaje jakoś bzdety ekonomiczne, tam парламентарські. Ну як то ще назива? Евочка, кохання, Бугала. Як то не примітивізм, курди, політичний. Як ще так можна? То гірше, ніж Герздорф. Герздорф мовить, так, я лівацька курва. Але правіця польська і ПІС мовить, що ні, вони патріоти. Але на ділі заховуємося як? Як курда жиджі в Україні, так заховуємося, як Порошенка в Україні, то цілковитий ідіотизм тієї політики, то примітивізм, то генетичний пожом на тилі, на ілі мовив Хітлер о тим, що то унтерменші, що їх треба нищити, бо вони хожі, вони не можуть жонжити своїми краями, то квазікраї. То квазі-панство, то не до панства. Як так можна? Юж тиле лят пшешло. І допіра не може єше тен мус слов'янський опановач духовне, моральне, етичне, політичне. В жадній бранжі он не може опановач себе. І показати, що то годна, достойна нація. Королева сенджів ливацьких. Спрошедовчення Герзов так і мові о собі, що так, я ідіотко, бо я стала за швецом, але я не стала за швецом чи за знічем. Так, воно о собі так мові, що ну так, ну, бачите, як є. Так, ідіотизм, ну так, я така шуя. Але ж чи мовим, що вони не шуї, що вони нормальні, вони супер, вони філософічні, вони щось там випередаємо так на колок. Але на правді, як то може бути так?